W poprzednim filmie wyprowadziliśmy sobie ogólny wzór na rozwinięcie Laplace'a. Ja ten wzór tutaj przekopiowałem, to jest ten czerwony wzór, żeby mieć go przed oczami dla przypomnienia. No i co ten wzór nam mówi? Ten wzór nam mówi, że jak chcę obliczyć wyznacznik macierzy A, która jest wymiaru n, w tym wypadku wymiaru 4 mamy, przykład, zaraz będziemy to ćwiczyć na przykładzie. No to muszę sobie wybrać jakąś kolumnę. I ta kolumna ma numer L. No i wybór tej kolumny jest dowolny, mogę wybrać dowolną kolumnę. I potem... Biorę elementy macierzowe po kolei należące do tej kolumny, mnożę przez minus 1 do potęgi, która jest sumą numerów kolumn i wierszy, razy wyznacznik macierzy, która powstaje po wykreśleniu wiersza i kolumny zawierającej ten element macierzowy. No właśnie, czyli to nam pozwala obliczyć, sprowadzić obliczenie wyznacznika macierzy wymiaru n do. Obliczania wyznaczników wymiaru n-1, czyli w tym wypadku możemy zamienić obliczanie macierzy, wyznacznika macierzy 4 na 4 na obliczenie czterech wyznaczników macierzy 3x3. Ale właśnie, niekoniecznie czterech. Dlaczego? Dlatego, że tutaj jest mnożenie przez element macierzowy. Tutaj mamy mnożenie przez element macierzowy. No a jeżeli ten element macierzowy jest 0, no to ja nie muszę liczyć tego wyznacznika, czyli widzimy, że najlepiej jest wybrać taką kolumnę, gdzie jest najwięcej 0. No to jak popatrzę na te kolumny tutaj, no to widać, że najwygodniej będzie nam rozwijać względem tej kolumny ostatniej, dlatego, że to mamy aż dwa zera. Czyli tak naprawdę dwóch spośród tych czterech wyznaczników, które występują w tej sumie, nie będziemy musieli liczyć. No ale dla wprawy ja napiszę je wszystkie, żeby przećwiczyć sobie to wykreślanie, czyli najpierw bierzemy pierwszy element, czyli ten, tę czwórkę. Czyli mam cztery razy minus 1. Do potęgi, która jest sumą numerów kolumny i wiersza. Kolumna jest, ma numer 4, wiersz ma numer 1, czyli będzie 4 dodać 1, razy wyznacznik macierzy, która powstaje po wykreśleniu tego wiersza i tej kolumny. Czyli to będzie taka macierz. I tutaj wyznacznik to już nie będę pisał słowa DET, tylko będę pisał takie kreski pionowe bez takich zawinięć. To oznacza po prostu wyznacznik, czyli tutaj mamy wyznacznik macierzy 0, 1, 2, 2, 3, 0. Czyli to jest pierwszy element tej sumy, dla k równego 1. Bo mamy element macierzowy, który jest w pierwszym wierszu, w kolumnie tej, którą wybraliśmy w naszym wypadku. Może to napiszę: l jest równe 4 w tym przykładzie. Rozwijamy względem czwartej kolumny. No i dalej mamy, będę to rozróżniał kolorami, mamy kolejny element macierzowy, czyli mamy to 0. Czyli będziemy mieli właśnie to, co mówiłem, 0 razy. No, i nieważne co to będzie, ale napiszę dla porządku. Minus 1 i tutaj mamy do potęgi 4 plus 2 tym razem, razy wyznacznik takiej macierzy. Wykreślamy tę ostatnią kolumnę i wykreślamy drugi wiersz tym razem. To co zostaje? Zostaje nam pierwszy wiersz 1, 2, 3. Potem od razu mamy wiersz trzeci, czyli 0, 1, 2 i wiersz czwarty, 2, 3, 0. To jest taka macierz. Dodać. Jedziemy dalej. Weźmy jeszcze inny kolor, na przykład ten. Dodać. I teraz mamy ten element macierzowy, czyli 3 razy minus 1 do potęgi 4 plus 3 razy wyznacznik macierzy, która się składa z pierwszego, drugiego i czwartego wiersza, czyli tych wierszy, które nie zawierają tego elementu macierzowego i nie zawierają ostatniej kolumny, czyli będzie 1, 2, 3, 1, 0, 2 i od razu 2, 3, 0. No i wreszcie ostatni dodać. Znowu mamy 0, bo to jest ten element macierzowy. Razy minus 1 do potęgi 4 plus 4. Razy wyznacznik macierzy 1, 2, 3. 1, 0, 2 i 0, 1, 2. No i tak jak mówiłem, to ile są równe te wyznaczniki nie jest ważne, dlatego że są mnożone przez 0, czyli możemy zapomnieć o liczeniu tych wyznaczników. I ta metoda właśnie jest bardzo efektywna wtedy, kiedy mamy dużo zer w macierzy, w szczególności kiedy mamy na przykład jakąś kolumnę, która zawiera dużo zer. No tutaj mamy aż dwa zera w tej ostatniej kolumnie, więc wystarczy, że obliczymy dwa wyznaczniki 3 na 3 i będziemy mieli wynik. No to obliczmy teraz te wyznaczniki. O, obliczmy sobie te wyznaczniki. Dobrze, czyli to się równa i liczymy ten pierwszy wyznacznik. Może przepiszę, przepiszę ten czynnik liczbowy, mamy 4 razy minus 1 do 5, czyli to będzie minus 1, czyli będzie minus 4 razy ten wyznacznik. No i tutaj już zgodnie z regułą Sarusa go możemy obliczyć, czyli mnożymy najpierw te elementy diagonalne, to jest 0. Dodać to razy, to razy, to też jest 0. Dodać to razy, to razy, to też jest 0. Czyli te, które są z plusem, wszystkie są 0. No to teraz te z minusem. Ta antydiagonala, czyli w tę stronę to mamy 2 razy 1 razy 2, czyli będziemy mieli minus 4. 1 razy 2 razy 3 to jest 6, ale też z minusem, czyli minus 6. I tutaj iloczyn 3, 0, odjąć 0. Dobra. I teraz mamy jeszcze drugi wyznacznik, czyli ten. Czyli mamy tak, 3 razy minus 1 do 7, minus 1 do 7 to jest minus 1, czyli będzie minus 3 razy. No i liczymy znowu zgodnie z regułą starusa 1 razy 0 razy 0 to będzie 0. Dodać 2 razy 2 razy 2 to będzie 8. 1 razy 3 razy 3 to będzie 9. Czyli dodać 9. To były te z plusem. I teraz z minusem. Z minusem będziemy mieli 3 razy 0 razy 2 to jest 0. Odjąć 1 razy 2 razy 0. Odjąć 0. I odjąć 1 razy 2 razy 3. Odjąć 6. No to możemy to obliczyć teraz. Czyli to się równa. I tutaj mamy minus 4 razy... Minus 4 odjąć 6 to będzie minus 10. Minus 4 razy minus 10 to będzie plus 40. I odjąć... Jeszcze nie wiem, czy odjąć, czy dodać. Nie, no będzie odjąć. Bo tutaj mamy 8 dodać 9, odjąć 6. To będzie 8 dodać 3, czyli 11. Minus 3 razy 11 to będzie minus 33. Czyli ostatecznie widzimy, że to będzie 44 odjąć 33, czyli 7. Tak jest wynik. Wyznacznik nie macie, jest równy 7. No i tutaj rozwinęliśmy względem kolumny, ale powiedziałem, że możemy również rozwijać względem wiersza, więc może zróbmy to jeszcze raz i rozwińmy tym razem sobie ten wyznacznik względem wiersza. To sobie skopiujemy i wkleimy tutaj na dole. I teraz przećwiczymy rozwijanie względem wiersza. No to więc najlepiej jest wybrać taki wiersz, w którym jest najwięcej zer, oczywiście znowu. No i tym razem... Mamy dwa takie wiersze, drugi i czwarty. No to weźmy ten drugi wiersz. Powiedzmy, że rozwiniemy względem tego drugiego wiersza i zobaczmy, czy dostaniemy znowu wyznacznik równy 7. No to obliczmy. Czyli bierzemy ten element macierzowy, no i biorę 1 razy minus 1 do potęgi, która z sumą numerów wiersza i kolumny. Wiersz jest drugi, kolumna jest pierwsza, czyli 2 dodać 1 razy wyznacznik takiej macierzy, która powstaje po wykreśleniu pierwszej kolumny. I drugiego wiersza, czyli to będzie taka macierz. 2, 3, 4. Później mamy 1, 2, 3, 3, 0, 0. Bardzo dobrze. No i później mamy dodać 0 razy minus 1 do potęgi 2 plus 2. No i razy macierz, która powstaje po wykreśleniu drugiego wiersza i drugiej kolumny. Czyli tym razem mamy może napiszemy kolumnami 1, 0, 2, drugą kolumnę wykreślamy, czyli potem jest od razu trzecia, 3, 2, 0 i 4, 3, 0. I oczywiście tego wyznacznika nie będę musiał obliczać, dlatego że tutaj on jest mnożony przez 0. Dobrze, no to jedźmy dalej. Powiedzmy, że wezmę taki kolor, mam dodać, potem mamy ten element macierzowy. Czyli 2 razy minus 1 do potęgi 2 plus 3, drugi wiersz, trzecia kolumna, razy wyznacznik takiej macierzy. Zostaje pierwsza kolumna 1, 0, 2. Drugi wiersz za każdym razem pomijamy, oczywiście. Druga kolumna 2, 1, 3. I czwarta kolumna 4, 3, 0. Trzecią kolumnę pominęliśmy. No i dla ćwiczenia możemy napisać. Minus 1 do potęgi, tym razem 2 plus 4, razy taka macierz, która powstaje po wykreśleniu ostatniej kolumny i drugiego wiersza, czyli 1, 2, 3, 0, 1, 2, 2, 3, 0. No i oczywiście tego wyznacznika też nie będę musiał liczyć, bo on jest mnożony przez 0, czyli o tym możemy zapomnieć. A tamte dwa obliczymy sobie. Czyli tak. Tutaj mamy. O, 1 razy minus 1 do trzeciej, czyli będzie minus 1 razy. No i liczymy wyznacznik z reguły Starusa. Czyli mamy 2 razy 2 razy 0, to jest 0. Już tych zer może nie będę pisał. Potem mamy 3 razy 3 razy 3, to jest 27. I 1 razy 0 razy 4. Dobra, teraz z minusem. Z minusem mamy 3 razy 2 razy 4, 6 razy 4, 24, czyli odjąć 24. I później mamy 2 razy 0 razy 3. I 1 razy 3 razy 0. No to to już jest wszystko. To jest koniec. I teraz mamy ten wyznacznik. 2 razy minus 1 do 5 to będzie minus 2, czyli odjąć 2 razy taki wyznacznik. 1 razy 1 razy 0 to jest 0. 2 razy 3 razy 2 to będzie 4 razy 3 to jest 12 i 0 razy 3 razy 4 to jest 0. Odjąć, co będzie z minusem? Z minusem będziemy mieli 2 razy 1 razy 4 to będzie 2 razy 4, czyli odjąć 8. 1 razy 3 razy 3 to będzie odjąć 9. I 0 razy 2 razy 0 to już jest koniec. No to obliczmy, ile to będzie. Się równa. Minus 1 razy 27 odjąć 24 to będzie minus 1 razy 3 to będzie minus 3. A tutaj będziemy mieli minus 8 i minus 9 to jest minus 17. Minus 17 dodać 12 to będzie minus 5. Minus 5 razy minus 2 to będzie plus 10. Dodać 10. No i dostajemy, że to będzie równe 7. Czyli znowu wyszło nam 7. Tym razem rozwinęliśmy sobie względem wiersza. Tam rozwinęliśmy względem kolumny. No, i oczywiście możemy sobie kolumnę i wiersz wybrać dowolnie, który chcemy, ale widzimy, że wygodniej jest wybrać taką, taką kolumnę lub taki wiersz, w którym jest najwięcej zer. No, i widzimy, że ten wzór Laplace'a rzeczywiście jest bardzo przydatny, jeżeli chodzi o obliczanie wyznacznika, bo pozwala nam zamienić obliczanie wyznacznika macierzy np. 4x4 na obliczanie wyznaczniku macierzy 3 na 3 a ma ma wyznaczniki macierzy 3 na 3 umieją obliczać zgodnie z regułą Sarusa, a reguły takiej dla wyznacznika 4 na 4 nie mamy. No, oczywiście moglibyśmy wyznacznik np. 5x5 zamienić na 5 wyznaczników 4x4. Na następnie każą z tych, każdy z tych wyznaczników 4x4 zamienić na 4 wyznaczniki, macierzy 3x3, 3 i tak dalej. Można to stosować rekurencyjnie.